Rozmawiając o problemach zdrowotnych kobiet, trzeba wrócić niestety do początków XX wieku, końca XIX wieku. Nagle powstały ruchy tak zwane feministyczne. Nikt się nie zastanawia do dzisiaj, skąd te panie nagle dostały pieniądze na te transparenty, dlaczego prasa zaczęła to nagle opisywać szeroko, dlaczego to miał być postęp. Dawniej było tak. Mężczyzna pracował, przynosił do domu pieniądze, oddawał je zaraz pierwszego dnia, żonie, Wszyscy to opisują: pani Dulska wciąż prowadziła dom, i nikomu to nie przeszkadzało. Mężczyzna, jak miał swoje boki, to dostawał albo jakieś prace zlecone, albo wydzielane od żony na to piwo, żeby sobie mu kupić. I te kobiety, które nie kończyły żadnych wyższych uczelni, pani Rodziwiczówna podaje, że ona tylko 4 lata pracowała, już uczyła się na pensji, ale ona potrafiła prowadzić. 1500 hektarowe gospodarstwo. Proszę mi pokazać dzisiaj PGR, który zatrudnia jedną osobę do księgowości do, jako dyrektora technicznego, dyrektora administracyjnego i tak dalej. Przecież tam była sztab ludzi. 30-40 osób administracji, którzy nic nie robili, a to jedna kobieta po czterech latach pensji umiała robić. Czyli system edukacji był nastawiony tak że osoba, która kończyła daną szkołę, potrafiła w życiu normalnie sobie poradzić. Tu jest podręcznik z 100 lat, Złotej Księga Kobiet, gdzie są opis przed 100 laty, gdzie jest opisane dokładnie, jakie ubrania powinna nosić i dlaczego, jakie choroby występują i dlaczego. Dzisiaj nic takiego nie ma. Są, jest natomiast cała masa prasy tak zwanej kobiecej, w której nie ma nic innego, jak tylko reklama sprzedaży nowych środków. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że dezodoranty z aluminium powodują raka piersi. W kobiecych czasopismach o tym nie ma, wręcz przeciwnie, nadal reklama jest dezodorantów, bo nie będzie się pociła. A pot to jest jeden ze sposobów bardzo naturalnych wyrzucania toksyn. Właśnie to się zaleca u osób, które mają podejrzenie, u których występuje podejrzenie jakiegoś zatrucia, właśnie saunę. Słuchą saunę, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu wypociły się, żeby wyrzuciły ze skóry te wszystkie odpady, żeby mm, oczyścić organizm, proszę zauważyć, że u nas zostało to zupełnie wymazane, sauna to jest jako miejsce spotkań plotkarskich, a nie jako oczyszczanie organizmu. Za yy, do lat 80. kobiety nosiły podpaski grube z bawełny. Jest to bardzo istotne, dlatego że włókno bawełniane jest długie i nie opuszczało tego pokrowca, w którym było zamknięte. Natomiast w latach 90. przysły rozmaitego rodzaju skrzydełka i, i inne tego rodzaju podpaski, zbudowane czy z, po prostu, z substancji sztucznych. One mają mikrorurki, których powiedzmy powierzchnia wchłaniania jest tak samo duża jak bawełny, a są płaskie i niewidoczne, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Na czym polega problem? Ano na tym, że wystarczy włożyć taką podpaskę do szklanki ciepłej wody, czy jakiegoś słoika, potrzymać ją około 20 minut i pomachać parę razy i zobaczyć, że woda staje się mleczna, biała. Czyli te mikrorulki z tego opakowania wydostają się na zewnątrz. W miejscu, w którym kobieta wkłada podpaski zawsze jest mokro i ciepło a jednocześnie ruszając nogami jest starcie. W związku z tym wszystkie te mikrofibryle wychodzą na zewnątrz. Ale to są ciała obce. Jak ktoś nie wierzy, to proszę sobie uciąć kawałek takiej podpaski, włożyć do jamy ustnej i przytrzymać 20 minut. Zobaczy jak będzie pluł potem tym świńcem, które się wydostało. A tam to zostaje, bo to nie zostawia śladów, bo to jest yy, poniżej dziesiątych części milimetra. Mało tego, one wszystkie są białe. Każda kobieta i gospodyni wie, że najlepszy wybielacz to jest chlor. Jest bardzo toksyczny, bardzo ostry, ale wybiela rzeczywiście dobrze. I te podpaski są właśnie bielone chlorem. Nie da się z takich rurek usunąć chloru. On zawsze zostaje. Czyli w tym cieplem, ciepłym i wilgotnym środowisku ten chlor wydostaje się i uszkadza, powodując zapalenia częste pęcherza moczowego, y, objawiające się początkowo pieczeniem, a później to już tylko. Parciami, bólami, i tak dalej. I w żadnym czasopiśmie kobiecym nie znajdujemy informacji, że technologia produkcji obecnych podpasek powoduje zmiany zapalne dróg rodnych i moczowych. Takie przewlekłe zapalenie może być jedną z przyczyn u młodych kobiet poronień. Kolejna sprawa związana z higieną. Coraz częściej. Młode dziewczyny używają szamponów, myjąc włosy codziennie, co drugi dzień, i tak to dalej. Jest to wieludna bzdura. Do lat 70. praktycznie w Polsce szamponów nie było. Nie zauważyłem żadnej zmiany w sensie negatywnym, że kobiety, które w latach 70. tylko szczotkowały włosy, w jakikolwiek sposób były oceniane negatywnie. Wyglądem włosów, i tak dalej. Można to porównać do dywanu. Dywan to jest też. Rodzaj tkaniny z włosami do góry. I wystarczy fizycznie czyścić odkurzaczem, a nie codziennie myć wodą. Wiadomo, że taki dywan po myciu praktycznie po kilku tygodniach nadaje się do kolejnego mycia, a potem do wyrzucenia, bo wszystkie włókna zostają uszkodzone i ta impregnacja. To samo dokładnie dzieje się z naszymi włosami. Włos to jest keratyna pokryta tłuszczem. W starych, starych indiańskich sagach, czy nawet w starych słowiańskich, to po zjedzeniu te tłuste ręce się wycierało włosy, żeby nadać im połysk odpowiedni, bo to chroniło włosy. Dzisiaj zapanowała sztucznie wywołana przez producentów szamponów moda, że włosy trzeba myć szamponem. pH skóry jest około 45 natomiast pH szamponów jest 11-10-11. To nikomu nic nie mówi, bo przeprowadzałem takie testy, jaka jest różnica stężeń jonów wodorowych pomiędzy pH 5 a pH 10 czy 11, praktycznie żadna z zapytanych kobiet nie wiedziała. Różnica wynosi od 100 tysięcy do miliona razy. Gdyby taka pani dostała milion razy większą, większe wynagrodzenie, to oczywiście wiedziałaby, co zrobić. Natomiast stosuje milion razy większą truciznę niż dopuszczalna dla danej tkanki i uważa, że nic się nie dzieje, że ona jest modna i nowoczesna. To, że za 20 lat stosowania, po 20 latach stosowania takich szamponów y, będzie łysawa, no to, to nie bierze pod uwagę, bo jak jest młoda, to nie myśli, to będzie za 20 lat. W y, żadnym czasopiśmie my, y, kobiecym nie ma o tym zmianki. Kolejna sprawa bardzo istotna. Y, konsumpcja. Produktów. Jeżeli się cały czas konsumuje produkty sztucznie przetworzone z długotrwałym terminem ważności, to znaczy, że się stosuje leki niszczące bakterie. Czyli innymi słowy, sami niszczymy własny przewód pokarmowy. W tej sytuacji są ciągłe zgagi, odbijania się, zaparcia, wzdęcia itd. No to oczywiście powoduje wzrost sprzedaży odpowiednich leków. No i o to chodzi. Dlaczego? Te panie, które zajmują stanowiska posłanek czy jakichś innych osobistości administracji, cały czas mówią, że kobiety mniej zarabiają niż mężczyźni i to jest niedopuszczalne, powinny tyle samo zarabiać. Z bardzo prostej przyczyny. Mężczyzna, jak ubierze spodnie, to dopóki dziury mu nie, nie powstaną i nie spadną, to nowych nie kupi, bo nie widzi potrzeby. Natomiast kobieta, wychodząc, z banku, czy, czy z y, jakiegoś ośrodka, gdzie otrzymała pieniądze, po drodze widząc sklepy, no zatrzyma się, choćby nie wiem, co się działo, bo tak jest od 2000 lat i kupi każdą błyskotkę, nawet jakiej potem nie będzie nosiła. Y, Najlepsze jest to, że Żula Pogozelska, y, piosenkarka z lat 30., już śpiewała, że ja nie mam co na siebie włożyć, chociaż szafa jest pełna i zamknąć jej nie można. Dzisiaj jest dokładnie to samo, nic się nie zmieniło w ciągu 2000 lat. Dlatego właśnie. Należy kobietom podwyższyć pensję, bo one ją i tak od razu wydadzą, a jak ją wydadzą, no to zwiększą nasz zysk, jako producentów danego środka. I to jest jedyna podstawa właśnie zatrudniania kobiet. Naprawdę nie ma żadnego sensu zatrudniania administracji, przez, bo jaka to kariera jest dla kobiety, że siedzi przy biurku i macha pieczątki na odpowiednich papierkach. Tak nic nie wymyśli, i tak ma stracony czas, wraca do domu, musi tą swoją pracę i tak wykonać jeszcze raz. A jeszcze przed wojną mężczyzna zarabiał tyle, że wystarczyło na to, że jak rodziło się dziecko, to była albo niania do dziecka, albo gospodyni do kuchni, w zależności co tam pani wyrabiała, mimo że ten y, osobnik był tylko zwykłym pracownikiem kolejowym, albo tam jakimś y, y, inżynierem budowlanym czy czymś takim. A dzisiaj Oboje muszą pracować tylko po to, żeby utrzymać się na normalnym standardzie, bez żadnych zakupów dodatkowych. Mało tego. Po to się wprowadza właśnie karty bankomatowe, żeby można było bez tych pieniędzy zakupów dokonywać, bo w ten sposób łatwiej się wydaje, bo się nie widzi pustki w kieszeni. A niestety żadna gazeta czy żadna organizacja kobieta, kobieca o tym nie wspomina. Przechodzimy do bardziej poważniejszych spraw. Rolą kobiet, czy chcemy czy nie chcemy, jest zapewnienie potomstwa rodzinie. Rody, tak zwane magnackie czy sztacheckie, o wiele lepiej to rozumiały i zawsze starały się to, tą ciągłość rodu zapewnić. Obecnie, pomieszanie rozmaitych warstw, tworzy się całą technikę, cały, cały, cały przemysł sztucznego zapładniania. Tylko w tym celu, żeby zapewnić dalszy rozwój niektórych wybranych osób, przy jednoczesnym niszczeniu całej masy normalnie rozwijających się pokoleń. Na czym to polega? Ano przez wszykiwanie małej dziewczynce. Czy to anty HCG yy, przeciwciało, czy też inny sposób, powoduje się, że u większości występuje bezpłodność. Jeszcze w latach 70. uważano, że mężczyzna, który ma mniej niż 50 milionów plemników w ejakulacie, jest bezpłodny. Dzisiaj ta dolna granica obniżyła się do 10 milionów, że się jeszcze uważa, że taki osobnik może być, może zapłodnić kobietę, co się nigdy nie udaje. Zawsze do tego się sprowadza potem do sztucznego zapłodnienia, a efekt tego jest różny. Ostatnia y, sprawa pomylenia probówek jest najlepszym dowodem jak to wygląda. A o wiele tańsze jest zapobieganie niszczeniu plemników niż późniejsze leczenie. Praktycznie 70% bezpłodności męskiej jest nieuleczalna. Nikt na to nie zwraca uwagi. W żadnym kobiecym czasopiśmie nie pisze się o tym jakie czynniki wpływają na zmniejszenie y, Ilości plemników u mężczyzn. A stosowanie wszelkiego rodzaju pieluszek z, z sztucznego tworzywa powoduje podniesienie temperatury w jajach, w jądrach u mężczyzn, i to z kolei powoduje, że te plemniki stają się mniej ruchliwe, mniej mocne, jak gdyby i nie, nie, nie dochodzi do zapłodnienia. Pieluszki tetrowe są wielokrotnie tańsze. Jeżeli dziewczyna taka mogłaby siedzieć w domu przez te dwa lata, powiedzmy czy trzy lata, to byśmy uniknęli całej masy problemów w wieku lat 18-20, a tego się nie robi, wręcz przeciwnie, namawia się, że o, kup sobie takie pampersy czy inne, to będziesz miała łatwiej, będziesz miała yy, czyściej. W latach 70. wprowadzono praktycznie przymus karmienia butelkowego, bo to niby miało być higieniczniejsze zamiast piersi. Po 30 latach wracamy z powrotem do piersi, bo się okazuje, że to jednak jest lepsze karmienie niż poprzednie. Czyli wymysł czy moda w medycynie. Tak samo jak młoda kobieca noszenia obcasów na wysokich butów na wysokich obcasach czy też niskich jest doraźnie kreowana przez odpowiednie ośrodki, nie mające uzasadnienia ani w fizjologii, ani w budowie człowieka. Podaje się jako lepsze zamiast butelek szklanych, butelki plastikowe, zawierające bifenole, które powodują bezpośrednio bezpłodność u mężczyzn. W żadnym czasopiśmie kobiecym dla matek nie informuje się o tym, nie ostrzega się, że nie wolno w takich butelkach podawać y, mleka dla dzieci. Innymi słowy, można powiedzieć krótko: wszystkie instytucje kobiece, stowarzyszenia kobiece mają jeden tylko cel: zwiększenie sprzedaży określonych produktów. Yy, Producentów, którzy opłacają te stowarzyszenia. Te wszystkie stowarzyszenia różowej, stążeczki i tak dalej są opłacane przez jakiegoś sponsora, żeby pozostałej części kobiet wcisnąć taką, a nie inną wersję postępowania. Organizacja Parenthood jest finansowana oficjalnie przez producentów, produkujących powiedzmy przemysł aborcyjny. Co było u nas? No U nas pani Nowicka, która reprezentowała taką organizację w Polsce i której udowodniono, że jest finansowana przez właśnie y, tą organizację, awansowała na y, marszałka Sejmu. Czyli widać od razu, jak ta organizacja jest mocna, jakie ma możliwości praktyczne awansowania swoich y, przedstawicieli. Ale nie mówi się żadnej kobiecie, że po poronieniu około 500 do 700 ml krwi dostaje się do jamy brzusznej. Co to powoduje? Ta krew się wchłania przez odczyn zapalny w ciągu dwóch, trzech tygodni, powodując wzrosty jelit. W konsekwencji w późniejszym okresie po 5-10 latach dochodzi do przewlekłych zaparć, a to powoduje całą masę innych dolegliwości typu wzdęcia, niemożności jedzenia, tycie i zatrucia. Rak piersi jako problem. Istnieje tylko i wyłącznie w głowach producentów rozmaitego rodzaju sprzętu, na który można zarabiać. Konkretnie y, chyba dwa czy trzy lata temu y, pewna aktoreczka żydowskiego pochodzenia wymyśliła sobie obcięcie obu piersi, bo rzekomo ma gen, który jak gdyby predysponuje ją do tego, że będzie miała y, raka piersi. Zapomniano tylko podać, że ona już kilkakrotnie miała wszczepiane poprzednio plastikowe biusty, a każdy plastikowy biust trzeba mniej więcej co 4-5 lat wymieniać, dlatego że następuje oberwanie skóry, i no zaczyna to wyglądać troszeczkę jak taka stara szmata wisząca, więc trzeba to wypełniać od nowa. No to jeżeli taka operacja kosztuje około 10 tysięcy dolarów, a można na niej zarobić jako reklamę. Około miliona dolarów, to dlaczego tego nie zrobić w świetle telewizyjnym? No i właśnie ta pani Angelika sobie to wymieniła w świetle telewizyjnym, a odpowiednie komentarze y, podane publicznie i rozgłośnione na całym świecie, co świadczy o tym, że jest jeden system informacji, jedno źródło, bo inaczej niemożliwe jest, żeby wszyscy o tym samym w tym samym czasie pisali. A tak naprawdę to w tej chwili jest tylko dwóch wydawców na całym świecie. To musicie państwo też wiedzieć. Także wszystkie gazety są podporządkowane tym dwóm wydawcom i są tematy tabu, których nie można mówić i są ludzie, którym nie mogą występować. Otóż w Polsce takie badania pierwsze zaczęły robić Akademia Medyczna w Szczecinie pod pretekstem badania związku genetycznego pomiędzy genami a rakiem piersi. Oczywiście była to wielodna bzdura i to robiono tylko dlatego, że chodziło o wynalezienie broni biologicznej na określone geny. Dlaczego? Dlatego, że w Izraelu mieszka pewna grupa ludzi Palestyńczycy jako Semici mają inną grupę ludzi. Natomiast, jak mówiłem, ci co mieszkają w Izraelu, to są w 80% Hazarzy. Wiemy po 1945 roku, że tych Hazarów z Ukrainy przesiedlono właśnie na ziemię odzyskane, czyli do Szczecina. I wiemy, że Szczecin to jest pierwsze miejsce, gdzie NATO wrobiło tą brygadę wspólną z Niemcami i stąd pierwsze granty na badania broni biologicznej w Szczecinie, bo tam był ośrodek, tam był ten dowódca, który, że tak powiem, kierował tą brygadą. Na czym polega problem? Rak genetyczny to jest 0,0 ileś tam procenta przypadków. Generalnie, nowotwór piersi. Najlepszym badaniem jest nauczenie powiedzmy 13- 14-letniej dziewczynki, bo w tej chwili szkoła jest tylko sześcioklasowa nauczenie badania piersi. To jest najczulsze badanie i najszybszy do weryfikacji czegokolwiek, co się dzieje w sutku. Dlaczego? Dlatego, że każda kobieta ma tak zwane nerwy czucia głębokiego i o ile lekarz badający jest w stanie wybadać coś w granicach około pół centymetra, to kobieta jak sama siebie bada, a wystarczy, że robi to raz na miesiąc, dziewczyna raz na miesiąc badająca pod prysznicem swój pióz, jest w stanie wykryć wszelkie zmiany, które są mniejsze niż pół centymetra. Rozwój z pół centymetra do centymetra to jest minimum rok. Czyli jest szansa dużo wcześniej niż jakakolwiek y, technika jest w stanie to wykryć. Proszę pamiętać, że mamografia wykrywa też nowotwory dopiero powyżej pół centymetra. Czyli twierdzenie, że trzeba robić badania piersi mamograficzne jest fikcją literacką. Chodząco, chodzi tylko po prostu o to, żeby więcej Taki delikwent posiadający aparat mógł zarobić. Yy, wiadomo także, że pewna część nowotworów ulega wy, samowyleczeniu mniej więcej 80% nowotworów piersi ulega samowyleczeniu po podwyższeniu poziomu witaminy D3, czyli 25 HD, do wartości o, około 60 nanogramów. Proszę zauważyć jedną rzecz. Jeszcze do lat 70. w szkołach podawano tran. Natomiast w roku 70. wskasowano tran i przez 30 lat do dzisiaj dzieci w szkole nie dostają żadnej witaminy D. Mało tego, jeżeli lekarz pediatra dziecku do powiedzmy 3-4 roku jeszcze przepisuje witaminę D, to już 16, 17 czy 18-latek nie dostaje takiej. Mało tego, jeżeli kobieta chce zajść w ciąży, to się jej robi, morfologię, badanie moczu, tam czasami cukier, jakieś inne zupełnie bez sensu badania. Natomiast nie, wykorzy nie wykorzystuje się podstawowych informacji możliwych do dostania w comiesięcznych czy co w dwumiesięcznych badaniach yy, krwi. Morfologię, bo trzeba znać hematokryt. Bo wszystkie wyniki badań są do prawidłowego hematokrytu dopasowane. Czyli jak hematokryz jest bardzo niski albo wysoki, to trzeba odpowiednio pomnożyć albo podzielić. Następnie, poziomu żelaza. Naprawdę bardzo mało kobiet w coś, okresie ciąży robi badanie żelaza, pomimo że badanie żelaza wyprzedza spadek hematokrytu i hemoglobiny, hemoglobiny o około 2-3 miesięcy. Czyli najpierw spada żelazo, a dopiero po pewnym czasie można to w hemoglobinie uwzględnić. Po drugie, żaden. Położnik ani pediatra nie robi badania 25 HD. A potem się dziwi, że dziewczyna po jednym czy dwóch porodach zęby traciła. No to jest naturalne. Jak nie brała, to musiała stracić. No nie ma, że z pustego Salomona leje. Czyli przez te 9 miesięcy trzeba zrobić przynajmniej kilka takich badań, a jeżeli występują niedobory, no to trzeba uzupełnić i częściej badania robić, żeby sprawdzić, czy uzupełnienie zadziałało. W czym polega problem? Ano w tym, że większość leków, które znajduje się w Polsce, są to wieki, leki tak zwane y, drugiej generacji, czyli generyczne, jakieś tam modyfikacje, a nie oryginały. Nie ma żadnych badań, bo pani minister Kopacz stwierdziła, że nie ma potrzeby, wykonywania, czy jaka jest przyswajalność tych zastępczych leków. One są tańsze, niby za złotówkę, ale tak naprawdę my nie wiemy, czy to działa, czy nie działa. Mogę... Z własnego doświadczenia powiedzieć, że trany sprzedawane w Polsce nie mają żadnej wartości, yy, jakby jak to powiedzieć, takiej stałej, dlatego że mam pacjentów, którzy brali powiedzmy 3-4 butelki jakiegoś tranu X i poziom 25 OHD zamiast wzrastać to spadał, w związku z czym facet wydał 150 zł i właściwie nic z tego nie miał. Wydaje mi się, że to jest tak samo jak z proszkami do prania czy, czy perfumami, które się kupuje za granicą Niemczech i są zupełnie innej jakości, mimo że to jest ta sama firma. A żaden polski ośrodek nie wykonuje testów dopuszczających taki lek do sprzedaży. Czyli tak naprawdę my nie wiemy, czy bierzemy tabletkę z talkiem, z mąką sklejoną, czy rzeczywiście ten czynnik jest aktywny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że do 18-20 roku życia, czyli do tego momentu, w którym kobieta może zajść w ciążę, praktycznie jej metabolizm jest dla nas nieznany. Bo przeciętny lekarz, za wyjątkiem tego, że może określić płeć, wiek, wagę, yy, morfologię, czy tam badanie moczu, nie ma miary, którą by mógł zdefiniować yy, konkretny stan narządu. Większość tych badań obecnie preferowanych, są to badania, jak gdyby określić, można je jako tylko jakościowe, to znaczy dużo, mało, źle, dobrze. Natomiast nie wiemy dokładnie. Czyli innymi słowy, znamy pewne czynniki rakotwórcze, ale nie możemy u danej osoby ich stwierdzić. Tylko statystycznie możemy powiedzieć, że na przykład na 100 badanych chorób 10 musi zachorować. Czyli innymi słowy, wracając do początku. Jeżeli wiemy, że 80% nowotworów, czyli zmian podejrzanych o nowotwory można wyleczyć za pomocą podania witaminy D3 w tej wysokości, żeby osiągnąć ten poziom 60-80 nanogramów, to powinniśmy to zrobić. Witamina D3 powyżej 1000 jednostek dziennie bez witaminy K2 się nie wchłania. W Polsce witaminę K2 z wielkim trudem można zdobyć. Przyjmowanie witaminy K2 musi być w ilości co najmniej 500 mikrogramów dziennie. Łącznie z tymi tam powiedzmy 5000 jednostek witaminy D3. Czyli te dwie witaminy najlepiej w jednej tabletce, w jednej pastylce trzeba codziennie przez okres od września mniej więcej do, do kwietnia końca przyjmować. Szczególnie wszystkie panie, które w tym okresie są w ciąży. Proszę pamiętać, że od września do kwietnia nawet jeżeli słońce świeci, to jest tak zimno, że się nie można rozebrać. A tylko wystawienie klatki piersiowej czy pleców na działanie słońca powoduje, że ilość witaminy D się wytwarza w wystarczającej ilości na potrzeby organizmu. Tej witaminy nie można magazynować, czyli nie możemy zjeść dzisiaj 20 tysięcy i potem przez miesiąc wcale. Musimy codziennie ją uzupełniać. Kolejnym problemem jest. Sposób pobierania to nie jest tak, jak, że jak tabletkę przeciwbólową, że możemy w każdej chwili wziąć i popić wodą czy tam czymś innym, tylko musimy brać w czasie jedzenia posiłków tłustych, dlatego że ona tylko w tym tłuszczu się odpowiednio y, rozcięcia, roz, roz, y, puszcza i dopiero w ten czas wchodzi. Czyli jeżeli ktoś je tylko zielsko, bo mu jakiś tam dietetyk powiedział, że ma jeść warzywa, no to wiadomo, że tej witaminy nie wchłoni i wszystko przeleci przez niego, czyli efekt będzie po tych sześciu tygodniach, jak zrobi badanie kontrolne, znowuż negatywny. I nie będzie wiedział, czy dlatego jest negatywny, że z zielskiem jad, czy dlatego, że kupił preparat, który jest niepełnowartościowy. Ostrzegam tutaj też Państwa przed zakupem różnego rodzaju tranów z wątroby rekina, czy tam z czegoś innego, a w ogóle przed zakupem tranów. Dlatego, że od 2003 roku ilość produkcji ryb hodowlanych, m.in. dorsza, jest większa niż ilość produkcji mięsa z ssaków lądowych. Chyba 63 miliony ton rocznie się produkuje mięsa na lądzie, ale 67 milionów ton mięsa ryb hodowlanych. Co to znaczy ryby hodowlane? Ci, którzy mieli akwaria, to wiedzą, że jak wsypują pokarm to pewna część jego opada na dno i tworzy ten muł, że trzeba to akwarium to raz na tam 4, 6 czy 8 tygodni wymyć i usunąć to. Oczywiście w takiej hodowli ryb, szczególnie fiordach y, norweskich, no nie można tego badziewia usunąć, w związku z tym ryby te mają znacznie większą ilość rtęci w swoich y, mięsie i y, rozmaitego rodzaju antybiotyków niż ryby normalnie hodowane. Dlaczego jest rtęć? Ano, bo wymyślono, że rtęć doskonałym się środkiem bakteriobójczym, i jak się dodaje do paszy, to to nie gnije, to to na dole spadnie i w związku z tym ryby nie chorują. Na wszelki wypadek dodaje się antybiotyki, żeby bakterie się nie mogły rozmnażać, żeby te ryby nie chorowały, no bo takie stado to są straty. Czym się te ryby karmi? No najczęściej soją genetycznie modyfikowaną, bo to jest najtańszy pokarm, a co ryba zeżre, to nikogo nie obchodzi ryby te mają inny zapach, w związku z tym nie można ich sprzedawać jako filety, tylko sprzedaje się jako pasty, jako produkty przetworzone, bo w ten czas można smak zupełnie zmienić. I z tych ryb się otrzymuje tran, ale nie ma żadnych prac, które by udowadniały, że to, co się otrzymuje jako tran, to jest tran, czyli jego czy to wchłanialność, czy aktywność biologiczna jest taka sama jak tranu z ryb naturalnych. Zupełną fikcją wydaje się być tran z jakichś wątroby rekina czy czegoś takiego, o ile wiem, rekiny nigdy nie pływają w stadach na tyle dużych, żeby się opłacało firmę założyć. A jeżeli to jest jakaś tam modyfikowana, to nie mam pojęcia, co to jest, bo takich badań po prostu nie ma. Fachowcy od reklamy twierdzą, że to działanie pani Angeliki dało efekt wymierny w sensie sprzedaży rozmaitego rodzaju. Implantów piersi rzędu miliarda dolarów. Jeżeli się zarabia miliard dolarów, to można aktorce odpalić ten milion czy dwa y, honorarium za to, że taką reklamę zrobiła. Jeszcze raz powtarzam. Większość zmian nowotworów piersi daje się leczyć zachowawczo. Jeżeli natomiast wskazują, dane wskazują, że mm, proces jest jak gdyby y, zaniedbany, że dana osoba zgłasza się zbyt późno. Są takie panie, które ze względu na to, że się boją zgłosić do lekarza, bo to nie wiadomo co jest, yy, przychodzą już w momencie, kiedy yy, guz ma wielkość 5 czy więcej centymetrów. To w ten czas i oczywiście trzeba jak najszybciej operować, usuwając całą zmianę. Natomiast w pierwszym okresie, a powtarzam, pomiędzy rozpoznaniem, które każda kobieta sobie sama w stanie postawić. A zmianą, która może dać jakieś tam zmiany do możliwe do wychwycenia przez aparaturę typu mammografię, <laughs> mija najczęściej więcej niż rok. Mało tego. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że częste powtarzanie badań mamograficznych, szczególnie u osób poniżej 60 roku życia, przyspiesza powstawanie nowotworów i nawet znany jest mechanizm. Jak mówiłem, energia promieniowania jonizującego jest określona. Energia wiązania komórkowego jest też znana. Jeżeli wykonujemy badanie, to można porównać mniej więcej do tego, że bierzemy pałkę, kładziemy kogoś tam przez kolano i tą pałką walimy go po, po śladkach. Jeżeli raz dostanie, to wytrzyma, ale jak dostanie 10 czy 20 razy, to zrobimy mu taką marmoladę, czyli nadziankę krwawą. I będzie przez kilka tygodni czy dłużej leżał na brzuchu i nie będzie mógł spać. Mniej więcej takie same zmiany powoduje częste badanie radiologiczne. Jeżeli wykonujemy badanie raz, to się nic nie stanie. Ale jeżeli powtarzamy je co roku, a niektórzy tak chcą, żeby to co roku powtarzać, no to oczywiście zniszczymy te komórki i w rezultacie powstanie zmiana nowotworowa. I to jest udowodnione już w 2008 roku ponad wszelką wątpliwość. Biorąc pod uwagę jeszcze, że generalnie, Aparatura jest niekonserwowana, to znaczy, że nie ma żadnego modelu czy żadnego wymogu prawnego, który by na przykład co roku kazał atestować dany przyrząd. Każdą wagę trzeba atestować, ale aparatu do mamografii nie trzeba. Dlaczego? Nikt nie wie, ale tak jest. Efekt tego jest taki, że częste i powtarzalne badania, szczególnie w młodszym wieku, u kobiet. Na pewno zaowocują nowotworem. Nie umiemy powiedzieć, czy akurat pani X, czy pani Y będzie miała ten nowotwór, ale na pewno na 100 kobiet 10, 20 czy 30 będzie taki nowotwór miał. Czyli zwiększają rynek znowu sprzedaży. Proszę pamiętać, że ilość nowotworów, na przykład raka szyjki macicy, została całkowicie praktycznie wyeliminowana w krajach skandynawskich tylko poprzez zwykłe badanie cytologiczne. Czyli Rozmaskwi bez żadnego czynnika uraźnego. Nie trzeba stosować ani żadnych badań radiologicznych, ani nie trzeba stosować żadnych pseudoszczepionek. Zresztą przechodząc do tej szczepionki przeciwko rzekomemu rakowi, szyjki macicy, trzeba wyraźnie powiedzieć, że takiej szczepionki nie ma. Dlatego, że po pierwsze wirusów papiloma jest tam prawie 100 z czymś. Rodzajów. Szczepionka jest tylko na 2, 3 czy 4. Poza tym pani profesor Harp, która to robiła, te badania w 2009 roku publicznie oświadczyła, że nigdy nie badała związku tej swojej szczepionki z nowotworem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 98% tych zmian mija samoistnie, no to jaki jest sens wykonywania czy wszczykiwania sobie yy, trucizny do krwiobiegu? I proszę zauważyć, że żadna, żadna y, organizacja kobieca o tym nie ostrzega. Wszystkie te czasopisma wręcz przeciwnie namawiają do szczepień. Czyli kobieto, bądź tak mądra i zapłać nam najpierw, a potem jeszcze zachoruj, byśmy mogli z ciebie jeszcze ściągnąć dodatkowe pieniądze. No, do tego to się sprowadza. Z nowotworami piersi jest jeszcze taka sprawa, że spora część tych nowotworów ma bezpośrednie, bezpośrednie działanie. Jest y, czynniki zewnętrzne, czyli dezodoranty, bifenole, czyli te wszystkie plastikowe y, naczynia, które tak modyfikują przemianę, że niestety ulega ona zwyrodnieniu. Innymi słowy, należy powrócić do dawnych, starych. Naczyń typu, typu, typu szkło, typu porcelana, a nie te wszystkie plastikowe kubki i tak dalej. Mało tego. Ostatnio nawet Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że 30% raka yy, szyjki macicy jest spowodowanych nie przez wirusy, tylko przez yy, stosowanie nikotyny. Czy to jest 100% prawda, czy nie, tego nie wiem. Może to być zupełnie inny związek związany z ilością uranu znajdującego się w otoczeniu z powodu tych opadów radioaktywnych, a wiemy to po pustynnej burzy, gdzie używano broni tak zwanym zubożonym uranem i okazuje się, że większość y, amerykańskich żołnierzy ma kłopoty z y, drogami moczowymi, bo w ner przez nerki on jest wydalany i powoduje uszkodzenia nerek. Czy u kobiet tak jest, nie wiem, ale jest to bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że coraz więcej pań do wojska biorą i potem mamy je w tych samych warunkach narażenia co mężczyzn. Jeszcze do lat 50. w każdym podręczniku z zakresu inżynierii budownictwa czy architektury był rozdział poświęcony wentylacji. Nie wietrzeniu, tylko wentylacji. Od czasu, kiedy u nas przyszła komuna i ci ze wschodu specjaliści, ten rozdział zniknął. W tej chwili, w latach 90., wydawane podręczniki nie mają wentylacji, jest tylko wietrzenie. Co to powoduje? To powoduje, że ilość dwutlenku węgla wzrasta. No, podam tak. Nasze pomiary, to już sami mierzyliśmy. Norma według onz jest do 800 dla dzieci, do 1000 dla dorosłych. PPM-ów w danym pomieszczeniu. Ministerstwo Rolnictwa przestaje wypłacać rolnikom tam te dodatki do, do, do hodowli, jeżeli w oborze jest więcej niż 300, 3000 ppm. -ów. A my mierzyliśmy w szkołach, gdzie po 30 minutach w klasie było 5000 ppm. -ów. W szpitalu, w yy, oddziałach niemowlęcych dochodziło do 10 000 ppm. Inaczej polega problem. Tak zwany syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej jest spowodowany zatruciem dwutlenkiem węgla. Dlatego, że dawniej ich kołyska to miała szczebelki i była wentylacja. A teraz mamuśka bierze z celofanu, bo to łatwiej wymyć, czyli plastiku, w łóżeczku i tak dalej, i robi komorę gazową. Jak dziecko jest szczególnie, hmm, powiedzmy, no mniejszej masy, tam te 3 kilo, czy tam 3,5, jeszcze zachoruje w dodatku, to jego oddech jest bardzo powierzchowny. Czyli wymiana praktycznie nie istnieje. Czyli on wyrzuci trochę dwutlenku węgla i z powrotem go weźmie. Czyli w tym bezpośrednim otoczeniu robi się rodzaj komory yy, gazowej, gdzie stężenie przekracza 10 tysięcy ppm. -ów. Mieliśmy takie przypadki na oddziałach pediatrii. No to jak dziecko miało 10 tysięcy PPM, to musi się zadusić. A to najczęściej występuje po kilku godzinach, czyli gdzieś tam około 3-4 czwartej rano na tym. Dlaczego o trzeciej, czwartej rano najczęściej tam, czy tam piątej, najczęściej są zawały? No Z tego samego powodu. Zwiększa się ilość dwutlenku węgla, dochodzi do zmiany pH, zmiana pH powodu krystalizacji i zawał. I to było wszystko wiadome. To są badania z 1850 lat już. To nie żadna nowość. Tylko się usuwa z podręczników, nowe podręczniki nie mają, a jednocześnie namawia się do kupna nowego, bo jest kolorowa okładka, inne obrazki i tak dalej. Dobry podręcznik anatomii Bochenka sprzed. 80 lat jest lepszy niż dzisiejsze. Tak samo interna stara.